taki fresh, tak trochę brodę zgoliłem, więc mogę wyglądać inaczej. Dzisiaj zrobimy trochę inny odcinek, a mianowicie obejrzymy sobie dzisiaj materiały. Ale jakie materiały? No między innymi o tym, bo dość często zadajecie mi pytania, jak odróżnić cheatowanego orka, jakie poradniki do Shadowa oglądać, jakich poradników nie oglądać. Powiem wam tak, nie ma poprawnych poradników do Shadowa na YouTubie, w ogóle na polskim YouTubie nie wiem, czy w ogóle Shadow istnieje, oprócz mnie do tej pory. Chyba wydaje mi się, że tylko z takich większych let's playerów to Evolt, z tego co kojarzę, ogrywał kiedyś tą grę. No ale dobra, mieszę z tym. Dzisiaj pokażę wam Cheat Engine, czyli konsolkę, którą możecie sobie edytować orków, oczywiście dodawać im dodatkowe cechy, jeżeli nie chcecie sami ich wbijać. Po co to pokazuję? Bo ktoś mi powie, ale przecież Ghost, ty z tym walczysz. Nie mam problemu z tym, jeżeli ktoś sobie pokoloruje orka, czy tam stworzy sobie jakoś fajnie wyglądającego orka, jeżeli mu się nie chce dropić tych orków. I no niestety, jeżeli chcecie mieć fajnych orków, fajnie wyglądających, no nieraz po prostu mają kiepskie staty, no nic z tym nie zrobimy. Trzeba po prostu grać. Ale dobra, dla tych, którzy nie chcą grać, jest takie coś jak Cheat Engine. Jest to oprogramowanie, które pozwala nam zmieniać wygląd, jak i cechy naszego orka. Żeby tutaj na przyspieszeniu, ono jest, film jest wymutowany jak coś z tego względu, że jest praktycznie sama muzyka podłożona. Ja go trochę przewinę. Tak jak widzicie, mamy konsolkę całą, to jest cały Cheat Engine. Ja podlinkuję ten film jak coś w opisie, będziecie mogli sobie też sami zobaczyć. Chłop tutaj ma orka na 5 levelu. Nie wiem, czy jest cheat, nie wiem, czy jest oszalały, czy postradał rozum, no ale Cheat Engine pozwala nam praktycznie wbić każdą cechę, jaką tylko chcemy. Przewinimy sobie trochę, albo przyspieszmy w ogóle ten materiał. Mamy maksymalny poziom 80 już wbity, dzięki Cheat Engine. Jeżeli nam się nie chce wbijać i levelować orków, rozwijamy sobie paseczek. I zmieniliśmy teraz i zmienił się teraz kolor na przykład naszego orka, nie? Na złoty. Z czerwonego na złoty się zmienił. No ale dobra, nie będę was tym męczył. Nie będziemy całego materiału oglądać, bo to nie o to chodzi. Wiecie, jak konsolka wygląda. Zaraz wam pokażę, jakie cuda można tworzyć ogólnie dzięki tej konsolce. Ja nie jestem jakimś mega fanem używania tej konsolki, no ale ludzie używają, no co zrobić, tak? A, no i właśnie, tutaj też facet pokazuje kolory RGB. Musicie wpisywać po nazwach numerycznych. I tych kodowych do konsolki. Niestety jak wpiszecie red, to wam nie wyskoczy. Jest do tego pełno stron, gdzie możecie znaleźć po prostu sygnaturę. Tutaj to, co pokazuję wam myszką, to jest sygnatura danego koloru. Możecie sobie znaleźć taką sygnaturę dzięki tym stronom. Wpisujecie wtedy w konsolkę. Tak samo działa w Photoshopie, w każdej aplikacji z grafiką związanej. Potrzebujecie po prostu tego, nie? No i co? No i chłop sobie tworzy orka, tak jakiego on tam chce. Może mu dodawać tatuaże, może mu zmieniać wygląd, jak widzieliście, zniknęła mu twarz. Można naprawdę na wiele sposobów sobie orków edytować, bawić się tym Cheat Engine'em. Ja osobiście, tak jak powiedziałem, nie będę ogrywał fortów, gdzie są szczytowani orkowie, czyli którzy posiadają szczytowane cechy. Jak wyglądają szczytowane cechy, później wam pokażę. Znaczy, chyba nawet mogę wam to pokazać na screenie, który teraz wleci. Wyglądają tak. Ja już podejmowałem się kiedyś robienia takich fortów. Wiem, że to jest monotonne. Nie jest to przyjemne zbytnio do oglądania. Nie chcę się tego robić, powiem wam szczerze. I ja powiedziałem, że szczytowanych orków nie będę ogrywał. Jeżeli ktoś sobie zmieni kolor, ma normalne staty, no może mieć maksymalnie te 3 cechy heroiczne, bo wiem, że to jest normalny błąd gry, który może wystąpić i mamy wtedy te 3 cechy heroiczne. Ale jeżeli, mówię, ktoś sobie pokoloruje orka, ja nie mam z tym problemu. Dobra, no to tu macie Cheat Engine, a my przechodzimy do już materiałów, gdzie ludzie pokazują, jak levelować orków. I wam powiem, co jest prawdą, co nie jest prawdą. No i przechodzimy do ulubieńca moich widzów. Powiem tak, ja mam jeden problem ogólnie z twórcami poradników do Shadowa. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tam dość często orkowie, znaczy one są idealnie pocięte i nawet nie widać, w którym momencie ork zyskał jakąś cechę albo w którym momencie wrócił. I co on zrobił, żeby ten ork wrócił, tak?
Możemy się domyśleć, że po prostu ładował save'a albo zrobił save'a zapasowego, na którym ten ork nadal istnieje i po prostu tak długo próbował, aż ten ork wrócił, albo po prostu go wygrał z powrotem. Co też jest możliwe dzięki konsolce. Ale jest jedna rzecz i te filmy akurat sobie puścimy całe, bo one mają 2 minuty. Tego co pamiętam. Tutaj akurat jest 13 minut, ale to pokazuje inny glitch. Tutaj mamy inny poradnik, też od tego samego pana. Luke G, akurat te filmiki lubię oglądać, lubię się z nich pośmiać ogólnie. Ale trochę... facet mówi trochę prawdy, ale też troszkę zakłamuje, bo to nie widać w niektórych filmach. A na końcu przejdziemy, tak żeby wam zaspoilować, do tego co ludzie potrafią tworzyć dzięki konsolkom. Ja się przyznam, chciałem tworzyć fajną serię roleplayową. Chciałem wykorzystać kody w grze, które są, ale te kody nie działają tak jak kiedyś kody działały w grach. Czyli na przykład w Gothicu mieliśmy tego B. Marvina i mogliśmy sobie spamić na przykład mobki i robić całe fabularyzowane rzeczy, tak? No niestety takich cheatów do Shadowa nie ma, więc ja cheatów nie użyję, bo chciałem sobie akurat do swojej serii z powrotem Balroga przyzwać, no ale się niestety nie da, albo ja po prostu jeszcze nie znam tego sposobu. Dobra, ale przechodzimy do filmiku i zaraz zobaczymy, z czym to się je. Mamy orka startowego 5151. Tutaj kolega go zbija do 59 levela. Ja oczywiście będzie go ulepszał standardowo po jednym levelu. Tutaj piąteczka wleciała. Jak widzicie, ork zyskał cechy dodatkowe. O, ciekawa rzecz, on nie ma w ogóle cech negatywnych, a pokażcie, na starcie miał? Miał jedną cechę negatywną, ciekawe. A czyli są orkowie, którzy mają tylko jedną wskazówkę, ale spoko. Tak, tutaj uzyskał odporność na zamrożenie. Ma epickiego mounta, bo oczywiście epickiego mounta wykorzystujemy do zgliczowania orka tak, żeby miał 3 cechy. Zgliczowane, czyli żeby miał 3 cechy heroiczne, o. To jest ciekawa rzecz, ogólnie ork stał się szalony i nie wiem czemu, ale u gościu wystąpiło nigdy, powiem wam, odkąd gram na konsoli, a na konsoli mam kupę godzin przegranych i tutaj na Steamie mam, to wam powiem, żeby was nie oszukać, 259 godzin. Nigdy mi się nie zdarzył taki glitch, żeby ork miał zerowy level, co jest ciekawe. Tutaj mógłbym gdzieś uderzać w to, że może jest w tym konsolka, może, ale zaraz mu wskoczy ten maksymalny level, 55. O, oczywiście nasz ork stał się maniakiem, z automatu jest legendarny, przed chwilą nie był, ale już jest. Dobra, mniejsza z tym, bo tutaj, jak zaczynaliśmy, nie był legendarny, później tu też nie jest legendarny, a posiadał, a nie, przepraszam, tu już jest legendarny, czyli jednak to ulepszanie poszło, ale on dostał chyba z rozkazu, z tego co tutaj czytam, to możemy odszczekać, jest legendarny, był, dobra, super, tego nie zauważyłem wcześniej, myślałem, że kolega sobie po prostu dobił rozkazem i tego nie pokazał. Tutaj nas informuje, że dobijamy go do 25 levela. Jakby ktoś nie wiedział, ogólnie orków, którzy nie są oszalali albo postradali zmysły, bijamy tylko do 40 levela, z tego względu, że oni później dostają masę cech negatywnych. Ogólnie jak już wam ork postrada rozum, możecie go wyrzucić. Chyba, że chcecie się bawić, możecie go zostawić, jeżeli ma naprawdę dobre cechy i go po prostu nie rolować, ale jeżeli chcecie go rolować, to on się nie nadaje. Lepsi są orkowie... którzy są szaleni z tego względu, że oni nie zyskują negatywnych cech, albo zyskują, ale w bardzo małej ilości i ich możemy nawet zbijać do pierwszego levelu, ale jest to nieopłacalne. Bardzo taki ork łatwo się wywraca. Ja sobie zbijam najczęściej do 13, 14 levelu. Tutaj właśnie nas kolega informuje, że zbił do 25. Zobaczymy, co się dalej stanie. I tu jest ciekawa rzecz. Jakim cudem gram tyle w tą grę, mi nigdy ork tak nie zrobił. I może to być glitch związany z tym, że większość ludzi gra w tą grę na Xboxie i używa kontrolera. Bo jest też możliwość po wbiciu sekwencji na padzie zgliczowanie gry i uzyskaniu sobie na przykład randomowych cech worka. To też już widziałem na necie. Nie wiem, czy to jest prawda, nie posiadam wersji Xboxowej. Posiadam wersję na PlayStation 4. Jak wiecie, wersja PlayStation 4 dostała upgrade 1.22 albo 21. To jest ten najnowszy update, który przynosi grę na next geny. Oczywiście firma nie wykorzystała tego, że przenieśli grę na next geny i
dodali nam zamiast całego nowego, zamiast dodać nam cały nowy klan, dodali jednego orka, tego w kapturze słynnego, którego widziałem, że część osób na Discordzie szukała. Mhm. Dobra, ale przechodzimy dalej. Nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło, że ulepszyłem orka i patrzcie, on zmienił kolor. I dlaczego on zmienił kolor? Już wam tłumaczę. Bo ci orkowie, którzy są biali i tacy w takie czarne żyły wyżyłowani, mogą stać się w przyszłości nekromantami. Wytłumaczcie mi, jak on to zrobił. Ja tego nie wiem, nie wierzę już w ten materiał i uważam, że tam musiała wyjechać jakaś konsolka. I ten ork był gdzieś tam delikatnie szturchany, nie? Żeby lepiej wyglądał materiał. Bardziej legitnie. Bo nigdy nie zdarzyło mi się tak, że mój ork zmienił kolor. Mógł zmieniać twarz. Mógł zmieniać jakieś cechy. Tracił cechy. Zyskiwał nawet przy hańbieniu cechy. Sami byliście świadkami tego, że też miałem interakcję, której dość dużo osób mi pisało, że nie miało z tą zdradą podczas ratunku. Miałem dużo interakcji, nawet wracali w dziwnych momentach orkowie, ale nigdy mój ork nie zmienił koloru. A tutaj jest wyciągnięty ork tylko specjalnie po to, że jak go przelewelujemy od 25 levela, mamy szansę na stanie, że stanie się nekromantą. No i dobra. Kolega go tutaj, był lekki przeskok, poinformował nas, że stał się nekromantą na 65 levelu. Ogólnie nekromantą może się stać chyba do 50 levela, z tego co czytałem. Są różne na Reddicie artykuły. Możecie do 30 levela zrobić tak, że stanie się nekromantą. Możecie zrobić do 50 levela. Jest taka drabinka. Jeżeli jakiś ork ma się stać nekromantą, to się po prostu nim stanie. Jeżeli nie, no to trudno, szukacie sobie innego orka. Nie każdy ork biały z żyłami będzie tym nekromantą. Trafiłem kiedyś na jakiś artykuł na Reddicie, gdzie były właśnie wypisane przydomki orków, którzy nie mogą się stać nekromantami. I tam właśnie na przykład był tropiciel, a ja na przykład miałem tropiciela nekromantę. Ktoś mi może zarzucić ghost, ale co ty pierdolisz, tu w większości odcinków potraciłeś fajnych orków? Tak, ale zaraz wam powiem, jakich orków macie zbierać, żeby mieć siódemkowych orków, albo takich, jak w ostatnim odcinku pokazałem, tego orka, którego sobie sam prywatnie wylewalowałem, co ma 5775. Później wam powiem, jaki warunek musi być spełniony, żeby wam na pewno kolejna siódemka wbiła na nim. Dobra, ale lecimy dalej. Kolega go sobie przelewelował do 65 levela. No i co? No standardowo myśmy pokazane, że kolega wbił sobie trzecią cechę, którą jest w tym momencie, to jest chyba epicki szał albo epicka siła. Po prostu ork bije mocniej. To wleciało mu za Karagora. Nie, to doszło mu po prostu, bo Karagor mu chyba szybciej zniknął. Karagor wskoczył mu, poczekajcie, bo on chyba nie miał wcześniej. To jest determinacja z tego, co pamiętam, chyba epicka. Tak, on miał Karagora i grał grę z tego, co widziałem przed chwilą. Tak. Dobra. Wróćmy sobie. Tutaj mamy ten level 72. Kolejne przelewolowanie. Dostał tutaj cechę przeklętych bomb. I robimy siódemkowego orka, czyli wrzuca go na miejsce naczelnika. Ja od razu to robię, bo w niektórych poradnikach pokazywali, że można to od razu robić, w niektórych nie. A nieraz jest tak, że po prostu jak wrzucicie na miejsce naczelnika, ork zyskuje z bomby dodatkową umiejkę. Ciekawe ogólnie. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale jest to ciekawe, że jeżeli on stanie się kapitanem, to dostaje z bomby umiejkę. I tutaj mamy cechy 7557. I teraz tak. Ja jestem tego zdania, że najlepiej zbierać orków, już wam mówię, do levelowania, którzy mają 6-7 poziom klas, czyli mają 6 bądź też 7 umiejętności klasowych, z tego względu, że ich się na pewniaku najlepiej roluje, bo wtedy macie pewność, że będzie tych 6 odporności, 6 rozścieczeń, bądź też 7 i 7 cech klasowych, bądź też 6, w zależności jaką tam ma maksymalną liczbę. Przynajmniej u mnie się to sprawdza. Pewnie jakbym dłużej tego orka, którego wam pokazywałem w ostatnich odcinkach 5775 gnębił, to pewnie bym na niego z siódemką sobie wyszedł, bo on startowo, ja sobie testowałem, on startowo miał 7 cech klasowych. I teraz tak, jak zbijacie sobie orka, który ma 7 cech klasowych na przykład, może być tak, że on dwie cechy straci. Ale przy ponownym levelowaniu go, te cechy mu i tak wrócą, więc jeżeli wam po prostu ten ork stracił dwie cechy klasowe i z siódemki spadł na piątkę, nie bójcie się, one wcześniej czy później mu wrócą.
Dobra, oglądamy to do końca. Bo jestem ciekawy, co on tu dalej zrobi. Aha, czyli nic nie zrobił. Pokazał orka. Poczekajcie, bo tu się w ogóle cechy fajnie też wymieniły. Pokaż to. Dobra, on go leveluje. I on ma 6257, tak? Później go przelewelował do 72 levela i już dalej nam nie pokazał. W to jestem w stanie uwierzyć, że tu ma tych 7 cech, spoko. Nawet bez tych 3 wbijecie, jeżeli będziecie mieli tylko 2, nawet możecie mieć 7 cech ogólnie. Dobra, tu spoko. Pewnie jak dobił 80 level, wrzucił go na górę, to pewnie mu te 2 cechy doszły. Dobrze, pomijmy to, mogło się tak zdarzyć. Nie musiało, kolega tego nie nagrał. Po prostu uciął materiał i w tym momencie rzucił go na górę. Ogólnie przerzucając też orka na fort, to nie działa tak, że on zyskuje jakieś cechy i od razu level 80. Nie, nie, nie. Musicie niestety wydać punkty, bądź też dać się zabić, bądź też wylevelować go zadaniami, bądź też areną. I tutaj mały taki ukłon, który wczoraj ja odkryłem ogólnie. Jeden ze sposobów levelowania, jeżeli macie szalonego orka, który ma 7 cech klasowych, i na przykład ma 2 rozsieczenia, 2 odporności, na przykład 2 te cechy dodatkowe. Możecie coś takiego zrobić. Ja wczoraj próbowałem uszykować sobie 4 orków, oczywiście 4 straciłem szalonych, bo upierałem się, żeby wbić na ich pierwszy level. To nie ma sensu, tak jak mówiłem wcześniej, no ale ja jestem uparty i próbowałem to zrobić. I wydarzyło się tak, że jeden ork zabił mnie 2 razy. I raz zabił mnie na levelu 25 i wydarzyła się ciekawa rzecz. Wiecie, że jak on wylevelował na maksymalny level 85 po zabójstwie Talona, zyskał cechy rozścieczenia i automatycznie miał staty 2, 7, 7, 2. Rozścieczenia mu z bomby wskoczyły i potem zabił mnie drugi raz i zyskał na przykład 2 odporności i też będąc gdzieś koło 30 levela. Więc jeżeli macie takiego orka i chcecie po prostu zaoszczędzić sobie hajs, możecie spróbować, może wam się poszczęści. Ja to spróbuję nagrać w którymś odcinku, żeby to było widoczne, że ten ork zyskuje te cechy. A co jest najlepsze, dostajecie powiadomienie najczęściej o tym, że zdobył jedną cechę, że tam o, doszła mu cecha na przykład, dostał bandę obrońców, a wchodzisz w jego staty, a on na przykład dostaje więcej perków gdzieś tam, nie? No, dobra, no to tutaj już nie mamy co oglądać, przechodzimy dalej. Tutaj jest kolejny materiał, który zajebiście mi się podoba, a mianowicie to jest to samo co w poprzednio. Zaraz wam pokażę. Ja go trochę ściszę. To jest to opisane jako błąd gry. Nie wiem, ja nigdy takiego błędu nie spotkałem, ale zaraz zobaczycie, co się wydarzy. Będzie to samo, co w poprzednim filmie, ale zobaczcie sobie. Ork zabija Talona i z automatu wbija mu inny kolor i inne cechy. I to jest według mnie film zrobiony po to, żeby was robić w jajo i robić zasięgi. Ten film powstał rok temu, więc jestem tego zdania, że on był troszkę pod zasięgi zrobiony. Dlaczego? Bo Shadow od zeszłego roku, można powiedzieć, że od połowy, od maja, zaczął się boostować strasznie na YouTubie. I ludzie, jak zobaczycie sobie, bardzo dużo shortów i rzeczy związanych z Shadowem wrzucałem. Ja też to postanowiłem sobie wykorzystać i też zbudować kanał, ale to też jest pobudka taka, że ja kocham po prostu tą grę i uwielbiam świat stworzony przez Tolkiena. No ale dobra, oglądajmy dalej. Wiecie, tam jeden ork, nie byłoby problemu, nie? Ale patrzcie, każdy praktycznie ork w tym filmie. Tutaj mamy Ologa fioletowego jeszcze i zgrabieży w pięknej złoto-srebrnej zbroi. Złoto-białej, złoto-srebrnej, kto jak woli. Patrzcie, co się z nim dzieje. I zmienia kolor. Jeżeli wam się tak wydarzyło, proszę wyślijcie mi taki filmik. Nagrany OBS-em. Wtedy odszczekam to i powiem, rzeczywiście może się coś takiego wydarzyć. Mi się na tyle godzin grania nigdy coś takiego nie zdarzyło. No chyba, że to tylko na Xboxie wypada, nie? Bo tutaj widzę, że to jest chyba gracz Xboxowy.
Tutaj sobie zaraz przetłumaczę, jeszcze wam to przeczytam. Kiedy ork zdobędzie przeklętą broń poprzez podniesienie poziomu, istnieje niewielka szansa, że otrzyma również białą przeklętą skórę. Wiecie co, ja to chyba sobie sprawdzę kiedyś w odcinku. Jeśli to zdobędzie, będzie mógł zyskać cechę nekromanty. No dla mnie, powiem wam szczerze, jest to dziwne. Dam wam cały tekst do przeczytania, go nie będę wam teraz czytał. Pauzujcie sobie materiał, możecie go sobie w tym momencie przeczytać. Poradnik. Ja szczerze podejmę się i chyba sprawdzę w przyszłości w którymś odcinku ten sposób. No teraz na pewno tego nie sprawdzę, bo będę robił tą serię roleplayową. Więc niestety, ale muszę czas poświęcić na tą tylko serię roleplayową. Tam inne odcinki też się będą pojawiały w międzyczasie, ale głównym tematem będzie seria roleplayowa. Dobra, to sobie mogliście już zapauzować, przeczytać. My przechodzimy z powrotem do gry. I z automatu, czy levelu, oczywiście zyskuje przeklętą broń i staje się biały, tak? Według tutaj autora. Kolega był na 18 levelu. Fajnie by było, gdyby on w tym filmie pokazał staty. Ja nie wiem, czy on pokazuje staty. Zaraz sobie to zobaczymy. Awans był na 74. O Jezu, ale to jest... Właśnie to jest to, co ja wam mówię. Musicie zabijać orków. Jeżeli chcecie mieć siódemkowych orków, musicie tych starych orków zabijać. Ale mogę wam opowiedzieć o ciekawym glitchu, jak wczoraj sobie robiłem szalonych orków, jaki napotkałem. Bo chciałem sprawdzić, czy rzeczywiście orkowie dwa razy... Jeżeli dwa razy damy się zabić orkowi, potem go zabijemy, czy on wróci. I spróbowałem różnych sposobów. Zrobiłem sobie tak czterech orków. A potem, dla zabawy, robiłem sobie tak, że każdego orka wyzywałem na pojedynek śmierci i życie, bo chciałem po prostu mieć blisko siebie zadanie i gdzieś tam nagrindować sobie kasy. I co jest najlepsze, gra mi się tak zgliczowała, że w miejscu tych czterech orków leżały cały czas te ciała. I ja nawet przyspieszałem później dla zabawy czas, nic się nie działo. Ci orkowie nawet nie znikali. Więc nie wiem, czy to był... Mi się wydaje, że to był po prostu glitch gry, bo gra nie mogła tak jakby obliczyć sobie tego, że ci orkowie mogą wrócić albo po prostu zostaną porzuceni i na ich miejsce wejdzie kto inny. Ale było to ciekawe. Jak mi się uda to nagrać następnym razem, to wam to pokażę. No ale jestem tu ciekawy, czy będą staty pokazane, kolegi. Bo tu się zgodzę, dostał tą przeklętą broń. Są staty pokazane. I stał się z automatu też nekromantą. To jest dość ciekawe. Nigdy mi się taki błąd nie wydarzył. I... Nie, kolega gra na... PS-ie, dobra, na PlayStation, bo już widzę po tych, po oznaczeniach klawiszy. Szczerze, nigdy mi się taki błąd nie wydarzył. Nie wiem, jak oni to robią. Ale jest to dla mnie tak podejrzane. Ale mówię, to jest akurat do sprawdzenia, to jest taka ciekawostka. Bardzo często właśnie u osób, które nagrywają poradniki, występuje ten myk, że ologowie, orkowie, pokazywani w odcinkach zawsze zmieniają kolor. Ja wiem, że ja też pokazuję wam tylko szalonych orków, bo sobie wybieram konkretnych orków, ale no gdzieś mi to śmierdzi, jest to podejrzane, nie? Że oni kurwa tutaj mają tylu tych orków. Tutaj mamy kolejnego, tak? Orka, który automatycznie dostaje przeklętą broń. Nie wiem, czy to jest jakimś cheatem zrobione, czy to jest zrobione jakimś oprogramowaniem, nie wiem, mi tak nie wystąpiło, więc ja na poważnie bym tych filmików nie brał. Dobra, ale przejdźmy do następnego filmu. O, wracamy do pana Techa, tutaj będziemy robić sobie nekromantę, widzę. Dobra, zróbmy sobie nekromantę, ma nekromantę 4773. Zapewne szukał bazowo orka, który miał 7 cech klanowych, czyli to jest to, co ja wam mówiłem. Dobra, obejrzyjmy ten film, ma 50 sekund. Będzie pokazane, jak on to zrobił. Rozumiem, że on teraz będzie mu rolował cechy heroiczne, żeby uzyskać dodatkowe cechy. Tak też możecie robić. Przerolowując cechy heroiczne w kółko, możecie wywołać glitch, który polega na tym, że niektóre cechy zostaną mu na stałe, naszemu orkowi. Bo na przykład dostanie heroiczną bandę, a wcześniej nie miał bandy
I na przykład tą cechę mu wymienimy na inną cechę i banda mu zostaje z automatu. Ej, ten film naprawdę nic kurwa nie wniósł. 4773. 4774. Dalej. Po prostu stracił jedną cechę związaną ze strachem. I to jest wszystko. Ale te cechy tracicie też w momencie przelewolowywania orków. Czyli jeżeli mamy orka oszalałego, który ma dużo negatywnych cech, albo zwykłego orka, który jeszcze gada, nie jest oszalały, bo wam się... Tacy orkowie też się trafiają, że cały czas gadają. Że ich się nie da zbić. Żeby sobie to tak jakby powiedzieć szczerze, jakby zwiększyć sobie prawdopodobieństwo na to, że ork po prostu wam nie oszaleje, możecie też mu się dawać częściej zabijać albo odnosić mu sukcesy. Na przykład polował na Karagora. Dajcie mu zabić tego Karagora, dopiero go pohańbijcie, bo wtedy ma mniejsze prawdopodobieństwo na wystąpienie złamania umysłu. Czyli albo stania się złamanym, albo stania się szalonym. Wtedy, jeżeli chcecie mieć gadającego orka, możecie tak robić. Ale jeżeli takiego orka zbijecie na przykład do 40 levela i on będzie miał na przykład jakąś cechę negatywną, to macie nadal szansę, levelując go, ja to pokazywałem w odcinkach, levelując ich, to w tych pierwszych nawet chyba, że mogą stracić negatywne cechy. Ja chyba w którymś z pierwszych odcinków, nie pamiętam, ale chyba tam ork stał tak, to był jakiś obrońca czy tam dzikus, już nie pamiętam. Ja pamiętam, że na miniaturce było coś takiego jak daj mi spokój, czy coś w tym stylu. Tam pokazywałem, jak pozbyć żelaznej woli po tym, jak rozkażemy naszemu orkowi zabić jego brata krwi. Bo nieraz jest tak, że im to nie chce zejść, a nieraz jest tak, że to schodzi. Więc każdą negatywną cechę, nawet te, które są... chyba ja to palcem pokazuję. Nawet te, które są tutaj, możecie zdjąć levelowaniem. Ja nie wiem, po co on przerolowywał... cechy heroiczne. Cechy heroiczne przerolowuje się, jeżeli chcemy uzyskać jakieś dodatkowe cechy. Ale jest to kosztowne i nieopłacalne. Pokazałem wam filmiki, w które ja totalnie nie wierzę. Jeżeli macie inne zdanie, możecie mi opisać to w komentarzach. Ja wam teraz dam mój pomysł na robienie orków. I nie musicie się z tym zgadzać. To jest metoda prób i błędów. Trochę też poczytanie, wyciągnąłem wiedzę z poczytania artykułów na Reddicie. I tego, jak ludzie opisywali, jak mieć orka. Zawsze, jeżeli chcecie mieć orka wylewelowanego pod koniec gry, takiego mocnego, musicie znaleźć orka, który oszaleje wam i musi mieć 7 cech klasowych. Wtedy wydajemy na takiego orka kas, bo wtedy się to opłaca. I jak taki ork będzie już miał staty, na przykład, nie wiem, 4, 7, 7, 4, tak jak tutaj, można bawić się w to, co ten koleś tutaj robił w filmie, czyli przerolowywać, jeżeli mamy kupę kasy, przerolowywać cechy heroiczne, bo mamy szansę na zyskanie albo trzeciej cechy heroicznej, albo cechy dodatkowej. Tak jak mówiłem, na przykład dostanie z bomby bandę heroicznych obrońców, a nie ma zwykłej, to jak mu ten perk zejdzie, to ta banda z automatu przechodzi na zwykłą bandę. Czyli on formalnie tak jakby zamieniając perka dostaje nowego perka, ale ten stary perk z bandą i tak zostaje jako klasyczny perk. Dobra, to jest mój sposób. Mówię, możecie się z nim zgadzać, możecie się z nim nie zgadzać. Nie wierzę w to, że... Możemy to spróbować zrobić w jednym odcinku, ale nie wierzę w to, że jeżeli ork mnie uderzy, jest na niskim levelu, to zyska automatu białą skórę i przeklętą broń. Nie wierzę w to. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Próbowałem wiele razy być zabijanym, żeby uzyskać jakiegoś dobrego orka. Zresztą wiecie, bo ja nieraz wrzucałem shorty czy TikToki, gdzie mnie jakiś ork zabijał z bomby i to też byli randomowi orkowie, którzy nie zmienili swojego jakoś mega koloru. Ja sobie muszę jeszcze to na kapitanach popróbować i wtedy... Jeżeli to się wydarzy, albo ktoś mi udowodni to filmem na OBS-ie, to spoko uwierzę w to. Ale musisz mi pokazać, że nie masz cheatów, że nie masz nic i że taki ork może powstać. To wtedy ci w to uwierzę. A my teraz przechodzimy do takich śmieszniejszych rzeczy. Tutaj akurat wracając do tej konsolki cheatowej, patrzcie co jeden z graczy stworzył, jest to zabawne. A mianowicie wziął model Torwina i kleił go w orka. Bo możemy tak zrobić oczywiście, możemy sobie zaimportować inny model dzięki konsoli, podmienić po prostu model w grze od orka. Jest to fajne.
Ja wam nie przeszkadzam, oglądajcie. Ja bym tylko zwrócić uwagę, że on jest łowcą tych krasnoludów. Chciałem powiedzieć łowcą Karagorów, ale jest łowcą krasnoludów. I to jeszcze legendarnym. Komicznie to wygląda. Cudownie wygląda. O. Nie, no to było akurat kurwa świetne, nie? To musiałem wam pokazać. Tak, i on wstaje. Patrzcie, on walczy i on cały czas wstaje. On jest zabijany i wstaje. Głowa mu odpadła nawet. I dopiero teraz przegrał, ale model się nie zmienił w postaci w grze. A patrzcie teraz, finał jest najlepszy. Nie, no ten finał jest kurwa boski. I on rzucił całym Torfinem. Przepaść. O. No i takie cuda też się zdarzają, tak? No mówię, musicie patrzeć na to, co oglądacie w necie. Jest bardzo dużo filmików, które są po prostu... No po prostu pokazują cheatowane forty, tak? Ale ludzie dla viewsa robią wszystko i są to najczęściej małe kanały. Dobra. I ostatni, ciekawy filmik. Gracz postanowił zostawić grę, tak byście byli AFK na przykład w LoLu, czy w Valorancie, czy w jakiejkolwiek innej grze, czy byście po prostu sobie awczyli, no mówię, w jakiejś grze. Postanowił zostawić tak grę, żeby sobie sama żyła w Shadowle, nie? Też jest ciekawe, co się stanie. Oczywiście jest to wszystko na przyspieszeniu. Aha, i patrzcie teraz. Wiem, co się wydarzy, nie? Powiem wam szczerze, miałem podobne glicze, ale kurwa nie spodziewałbym się, że zostawiając grę, ja też tak kiedyś muszę zrobić, że odpalę nagrywanie na przykład, nie wiem, na godzinę, na dwie, na cały dzień może, i zobaczyć, co się będzie z grą działo. Po prostu zostawić ją, żeby żyła swoim życiem i postawić gdzieś talona w takim naprawdę zajebiście ruchliwym miejscu. Ale dobra, no. Cóż, kolega zabija już tutaj orka, nie będziemy już tego oglądać. Ja wam dziękuję za uwagę, to był bardziej taki filmik, no nie wiem, stworzony z pobudek takich, że dużo osób do mnie pisze. A dlaczego w tym filmiku temu gościowi wyszło, a mi nie wychodzi? No nie wiem, może używa konsolki. Mi się wydaje, że większość tych poradników jest porobiona na konsolkach. Owszem, z nich można czerpać wiedzę, na przykład tego, do którego momentu zbijamy orka i że ork musi być szalony, nie, że postradał zmysły, nie, że jest zwykły, ale najlepiej jakby był szalony i wtedy go levelujemy i mówię, 7 cech klasowych i wtedy macie bajkę. Jak wam dwie znikną, 3, nic się nie stanie. Jak miał od podstaw 7, to i tak on do tych 7 wróci. Dobra, ja wam dziękuję. Jeżeli film się podobał, dajcie lajka, bo to buduje mi zasięgi. Będę też częściej tworzył takie pogadankowe materiały. No i co, możecie się ze mną powspierać w komentarzach. Ja lubię ogólnie, jak piszecie komentarze, z tego względu, że mogę sobie poczytać wasze zdanie. No zachęcam mnie do porozmawiania, do wymienienia jakichś ze mną swoich poglądów. I jeżeli ktoś ma nagranie, gdzie rzeczywiście jego ork staje się ze zwykłego orka od razu biały i ma przeklętą broń, podeślijcie. Tylko nie róbcie sobie jaj, że będziecie teraz wszyscy robić to z automatu, żeby wiecie, tylko się pojawić na odcinku, bo ja sobie po prostu to obejrzę i sam będę próbował to powtórzyć. I wtedy najwyżej to się w tym odcinku pojawi. No ale dobra, ja kończę. Na razie, cześć. PUM!